Ale dużo właśnie, zrób sobie selfie. Ciekawe, kogo teraz rozpoznają, bo ostatnio jak graliśmy rok temu z Gibraltarem, to sobie robili ze Szczęsnym, ale wiesz, sytuacja ale co, się zmieni. Ale co? Sytuacja się zmieni. Po sytuacji bohater Romy. Ludzie stole trzeba no właśnie kręcić. Jak żeby nie było ciężaru za 2 godziny. To wtedy my będziemy mieli wszyscy ciężar na chacie. I nie tylko na chacie, wiesz? I nie tylko na chacie. Jeszcze w tą grę nigdy nie ze mną nie wygrał. I tak teraz wygrałem, no. Ale tego nie zarejestrowaliśmy. No. Wysoko zawiesił Wojtek poprzeczkę, ale dla mnie presja jest jak dla ryby woda. Co? Co ja powiedział? Dobrze się w niej czuję. No, uwaga. Przechodzi mnie na bank. Często się zemścił na kamerze, czekaj, bo jest krzywa. Czekaj, Krycha, muszę sko... O, teraz. Jak mówiłem, tak zrobiłem, ale nie ukrywam, że dla mnie nie jest jakimś wielkim sukcesem pokalanie Wojtka. Ale za to patrz, jaką ma technę. Taktyka jest. Ja już idę, bo ja gram, Wojtek nie. Będę się siedział na ławce. Więc idę się przygotować do meczu. Mati, tradycyjnie musimy sprawdzić twoją formę przed meczem. Znakomicie. Przeanalizowałem rodzinę Kasiaru na przykład i wydaje mi się, że 3 zmiany dzisiaj w pierwszej 11 reprezentacji Gibraltaru. Co ciekawe, Adam Nawałka może czuć się dinozaurem, ponieważ trzeci selekcjoner reprezentacji Gibraltaru podczas tych eliminacji. Pamiętamy jeszcze tego słynnego trenera Bule, z którym mieliśmy okazję porozmawiać w Faro. A nie wiem, czy skojarzyliście, że dzisiaj dokładnie mija rok, bo 7 września właśnie graliśmy w Portugalii w Faro, także no, na tym Gibraltarze szybko idą im zmiany, jak się okazuje, nie tylko gospodarcze, także szybko zmieniają trenerów, natomiast no, myślę, że to im nie pomoże, bo dzisiaj tutaj przyjmą 5, 7, może 9, także wierzę, że Robert Lewandowski już tego wieczoru zapewni sobie koronę króla strzelców w eliminacji Euro 2016. Nie ma dla kogo strzelać, bo Ania ma dzisiaj urodziny. Wow! Panie Aniu, z mojej strony, ze strony Polsatu, wszystkich kibiców, komentatorów, dziennikarzy pracujących przy reprezentacji, wszystkiego dobrego. No, wiem, że moja żona też kupiła książkę, płytę, ćwiczy z panią, także efekty nieprawdopodobne. Czuję się, jakbym miał 18 w domu. Ja sam muszę chyba też zacząć, bo tutaj jestem plus 5, ale zapiszę się na ten obóz taki, przyjadę z dziewczynami i poćwiczę. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, szczęścia i niech się da... Aha, no ja bym chciał jakiegoś małego Lewandowskiego zobaczyć w gazecie, także weźcie się do roboty, nie tylko tego Lew Bajerni. Na rozgrzewce mają być grane utwory piłkarzy, ich ulubione. No i ten Roberto oczywiście będzie dedykowany dla Ani. No, trzymaj. Ustawimy zły, dobrze. Proszę Państwa, dzisiaj na rozgrzewce towarzyszyły ulubione utwory reprezentacji Polski i naszego świata. Jakby doktor miał możliwość wybrania piosenki do playlisty, to co by doktor wybrał? Szybka, wolna czy pełna dowolność? Pełna dowolność. Jennifer Rush, Power of Love. Piosenka mojego życia. Thank you.
źle wyglądał? Załóż tu z Gibraltaru! Nie! A ty mamisz? No. Proszę, proszę. 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 Żonę, bo nie widziałem, wiesz? Jest tu gdzieś? Gdzieś jest, nie? To jest tutaj, ale a jak w ogóle zszedłeś z tego gdzie? Właśnie dlatego muszę żonę zobaczyć, nie? A co się stało? Już przeciążone tutaj, tak? Wiesz? Tu wszystko pospinane już na dole. Ale nic nie, nic poważnego. Spokojnie. Nie, coś mi, przywodziciel mnie trochę boli, ale chyba spokojnie. Fizjo zrobił cuda. Znaczy nie zdążą, wiesz, bo trener mnie czeka podróż 12 godzin. Mnie trener chciał oszczędzić, bo autem jadę do Kolonii. A, samochodem idziesz do Kolonii? 12. A ty, chciałem pytanie zadać. Chciałem... Daj mi drugi gwiazd. To zapraszam. No jeszcze co mówię, poczekaj, nie siły. Może Misiu, słyszysz mnie? Specjalny wywiad. Wojciech Szczęsny, Grzegorz Krychowiak. Jadą. Na siance, dawaj. A na żywo? Na żywo, czy na żywo, nie ryzykuj, spokojnie, nie spokojnie. Na żywo, są reklamy, dobra, na żywo nie ryzykuj. Dobra. Zacznij tego, Wojciech Szczęsny, telewizja. Trwam. Wojciech Szczęsny, telewizja Polsat, jesteśmy z Grzegorzem Krychowiakiem. To jest młodszy z piłka. Lewy, słuchaj, wejdźmy w kadr, wejdźmy w kadr, zrób im burdel. Bo wiesz, bo to za grzeczny. Dobra, schodzisz, żeby gadać. Czekaj, ty na żywo! To profesor Robert Lewandowski. Dedykacja się udała. Jaką dedykację? No piosenkę, bo obserwowaliśmy, że tańczone było mocno, wiesz, na trybunie. A coś tam też obserwowałem. No, trzymaj. Ustawić się dobrze. Te kocie ruchy są. No mama, taka piosenka, to wiesz. Taka piosenka, a bo to wasza piosenka, tak? No wiesz co, nie nasza. Nie, no tak, a tak szczegółowo nie powiem, jaka nasza. Aż tak, wiesz, pokazujemy to, co... Chcemy. To, co chcemy, tak. Dokładnie. Nie za dużo. Przejdziesz przez minimalnie. To? Przejdziesz przez to? Przez to. Przez to? Co tam Wiśnia? To ja się pytam, co tam. Nie, no ja się pytam. Kim jest ten wywiad? Który wywiad? Wiesz, no, pytać, co tam. Nie. Ale dobrze, bo czasem musisz zadać pytanie. Ale za to teraz będziesz miał okazję do tego, żeby trochę podpowiadać. Tobie? Nie. Zaraz zobacz. Lubisz mi żonę? Czy lubię? Tak z paroma osobami fajnie się gada, ale tak wiesz, nie wszyscy. Nie wszyscy, ale jest. No, bo niektórzy tak powiedzieć, nie chciałbym obrażać, ale niekiedy przychodzą tacy, wiesz, młodziaki, którzy tak, wiesz, niekiedy zadają pytania. Cwaniakują. Takie młodziaki jak ja. Miło, że się tykamy. Zobaczcie z jednego.